Nasz program ma tytuł Dantian, ruch i zdrowie Dalekiego Wschodu. Mówi się, musimy się ruszać. Natomiast z perspektywy właśnie ćwiczeń, różnych, różnorodnych ćwiczeń na Dalekim Wschodzie, jaki ruch jest zdrowy? Z własnych doświadczeń, co by pan powiedział, jak się powinniśmy ruszać? Czy każdy ruch jest zdrowy? Oczywiście na Dalekim Wschodzie istnieją różne formy ruchu, różne formy ćwiczeń. To, czym ja się zajmuję, czym się interesuję, to ruch typowy dla tak zwanych systemów wewnętrznych. Co jest dla niego charakterystyczne? Oczywiście pewna harmonia, przy czym pojęcie harmonii może być nie do końca jasne. Chodzi tutaj o pewną harmonię specyficzną, gdzie całe ciało jest z jednej strony zaangażowane w ruch, z drugiej strony ten ruch jest prowadzony przez umysł, świadomość, jedność świadomości i ruchu. Jest to sposób ćwiczenia, który jest również charakterystyczny dla wielu metod określanych jako qigong, wykorzystywanych jako ćwiczenia stricte zdrowotne, ponieważ tak zwane systemy wewnętrzne, o których mówię, ich uprawianie jest korzystne dla zdrowia. Natomiast one są, pierwotnie były przede wszystkim sztukami walki, których uprawianie bardzo wyraźne efekty zdrowotne przynosiło i przynosi. W związku z tym w pewnym okresie, zwłaszcza w XX wieku, spora część osób ćwiczących zainteresowała się bardziej właśnie tymi efektami zdrowotnymi niż tym aspektem bojowym i wiele osób właśnie z tego względu te systemy uprawia. Jakie są właśnie cechy takiego ruchu, który by pan polecał? W tym ruchu oczywiście ja nie uważam, że to jest jedyny możliwy rodzaj ruchu, który przyniesie jakieś korzyści dla zdrowia. Natomiast niewątpliwie jest to taki ruch, który te korzyści przynosi, co jest potwierdzone wieloma badaniami, które były przeprowadzane zarówno w Chinach, jak i poza nimi. W większości przypadków, w ćwiczeniach, o których mówimy, mamy do czynienia z pewnym takim specyficznym połączeniem stosunkowo umiarkowanego wysiłku z pewnym stopniem relaksu, a także wyciszenia i skupienia. Więc w takim pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że są to ćwiczenia, które łączą te elementy. Mhm. I teraz jakie efekty, bo już od wielu nawet i dziesięcioleci uczy pan właśnie tych technik. Jak pan obserwuje swoich uczniów, studentów, którzy, prawda, przechodzą poszczególne etapy ćwiczeń, co się u nich obserwuje? Jakie wartości zdrowotne z tego wynoszą? Jeżeli mówimy właśnie o wartościach, korzyściach zdrowotnych, to co jest najbardziej widoczne, dotyczy stawów, dotyczy również układu oddechowego, czyli jeżeli ktoś ma problemy typu astmy, poprawa jest widoczna. Osoby ze schorzeniami kręgosłupa zauważają bardzo duże pozytywne zmiany. Widoczna jest poprawa dotycząca funkcjonowania stawów, czy w przypadku osób starszych utrzymanie dobrego stanu stawów do późnego wieku. A jeśli o pana osobiste doświadczenia, no bo od lat pan ćwiczy, co to panu dało osobiście? Znaczy, jeżeli mówimy o zdrowiu, to niewątpliwie pozytywnie to na mój stan zdrowia wpłynęło przez ten długi okres poza kontuzjami wynikającymi z uprawiania kontaktowej sztuki walki. Nie miałem jakichkolwiek innych problemów zdrowotnych. No, z tym, że
jak wiadomo, osoby niećwiczące również mogą zachować dobry stan zdrowia do późnego wieku. Jest to uwarunkowane również genetycznie, także to akurat mój dobry stan zdrowia tutaj nie jest jak gdyby dowodem, ale jest tutaj pewną taką informacją pomocniczą, wskazującą, jak wiele innych przykładów osób ćwiczących, że tego typu ćwiczenia pozytywnie wpływają na zdrowie. Yeah.